Piknik na dachu, Kubuś na urbeksie i po góralsku. I herbatką. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Czarno-Biały Urbex. Dziś zwiedzimy sobie miasto widmo Pstrążę. Jesteśmy przy moście, który został wysadzony po tym, jak Niemcy się wycofywali, jak tu wkraczała armia radziecka, żeby utrudnić wjazd do Pstrąża. Po drugiej stronie mostu mamy pozostałości napisów jeszcze rosyjskich i tak się ciągną po całej długości mostu. Utfytku. No nie wiem, czy dobrze przeczytałem, ale Kijew nawet jest. 79, coś takiego. Berejeniki. 74-76. Wow. Znajdujemy się na tak zwanej krzyżówce, gdzie po prawej stronie jest część niemiecka, a po lewej stronie jest część rosyjska. Ogólnie bocznicę kolejową rozbudowano dla potrzeb wojska. Teraz idziemy zobaczyć, co pozostało po blokach. Pozostałości płyt. Tutaj. Dużo tego. Tutaj mamy jeszcze fundamenty. Wow, nawet piwnice się zostały. Piwnic nie wyburzyli. Zobaczymy może, co w środku się kryje. Pozategowane. Ale co myślicie? Pozostałości bloków. Tu by trzeba było zerknąć. Chociaż do jednego. O. Plecak nie ułatwia tego. Ale jest ekstra. Wszystko na kawałkach. To jeszcze bezpieczniki od prądu. Ciekawo, gdzie dojdę. Tutaj nic nie ma. Jest jakieś przejście. I koniec. Bloki, które tu powstały przez Rosjan, zostały wyburzone w 2016 roku ze względów na dla bezpieczeństwa. I też jest taka teoria, że po prostu wojsko, które tu stacjonuje, nie musiało płacić tak jakby za te budynki. Następne podziemie. Może tutaj gdzieś dalej dojdziemy. Jakaś pozostałości będą? Ciekawe. Zobaczymy. Tu już jest przejście zagruzowane jedno. Tu była klatka schodowa. Jeszcze jakieś oznaczenie i tabliczki na coś. Dobra, to będzie na tyle. Wow, 8 bloków, które się ciągły przez całą tą aleję obok bocznica kolejowa. I tyle to pozostało po tych pięknych blokach. Teraz będziemy zmierzać do takich budynków. Zobaczymy, czy jeszcze stoją. Tutaj mamy całą część w sumie niemiecką. Ale wszystko, jak widać, jest wyplantowane. Tutaj mamy pierwszy budynek. Tutaj mamy drugi budynek. Zapewne mieszkalny. I obok mamy trzeci.
tam dalej. Wejdziemy sobie do tego drugiego. Zobaczymy, jak w środku jest. A niezły klimacik. Okna jeszcze są. Rury kamienkowe. Patrzcie. Wow. Jednak coś pozostało. Mamy wejście do piwnic. Zajrzymy sobie najpierw do piwnicy. Co ona skrywa w czeluściach piwnicy komarów? Niezła jatka. On powiedział piwnica jak piwnica. Jednak coś pozostało. Pierwsze wzmianki o Pstrążu były już w XII wieku. Patrzcie. Czy ja tu dojdę gdzieś? O la la. I ponoć mieścił się tutaj zamek obronny. Chyba poszedł na piętro. Niebezpieczne to piętro. Zobaczcie. Tam większe partie. Tam raczej nie będę się wciskał. Zobaczymy pierwsze piętro. Patrzcie, jaka huśtawka, niezły artefakcik. Tak, tu byliśmy, tu. Tutaj, o. Normalnie nie wejdzie tam. Niezła rozwalka, ale kominek jeszcze się trzyma i to nieźle. Jeszcze na szybkości zajrzymy do tego. Nawet kafelki są. Wow. Tu mam jeszcze jeden. 4, jak tam nie 5, no to się ciągnie, to nieźle. Pewnie dla jakichś oficerów. Ale z roku na rok tutaj jest coraz gorzej. No jest tu lepiej trochę z wejściem, ale wszystko pognite. Schody. Nawet drzwi fajne są. Wow. Szyba. Drzwi poruskich. Ja to tylko ruszyłem letko i to się słomą obite ruszyło. Niezłe, tak jakby półka tu była. Patrzcie, jeszcze nawet ślady po takich malunkach. Nie spodziewałem się, ale piękna rzecz. No. Mury stoją, tylko drzewo. Budynek szpitala albo szkoły. Kto wie, ten niech pisze. Widać, że taśma jest, a jej nie było. A ten budynek tak jakby już leci w prawo. Tak się wydaje. A bardziej to widać na szpital, bo tu kafelek pełno jest. Cały budynek, można powiedzieć, zrobiony z takich bloczków, płyt grubszych. Mógł to być szpital. Jeszcze się zostały. Pokładzina. Nie
nieźle, nieźle. Myślę sobie, chodząc po takim budynku i tak przenieść się w czasie, co tutaj nie było, co tutaj w sumie się nie działo. Zapewne łazienka. Taki ruski budyneczek, który za niedługo się zapadnie. No to co, próbujemy się wspiąć na górę. No kolejne pomieszczenie. Tu już po czym chodzimy, to strop. Kable są. Wow. Patrzcie, jakie to potężne. Na budynku szpitala w Pstrążu. Wow. Patrzcie nawet na takie kafelki. Normalnie tutaj zapewne woda w kapie. Patrzcie, jak praktycznie umyta kafelka. Nieźle, nieźle. Tutaj także pomieszczenie. Ale mega te szyby. Pozostałości okien i mech wyrastający. Jezu, klimat. W sumie wyrastający się w czeluściach tego budynku. Płatki odchodzące od wody. Mega. 9-8. Ktoś tu zapewne był. Wow, jeszcze wejdziemy na daszek. Ale w miarę ostrożnie trzeba to zrobić. Słuchajcie, gdzie co to musi złapać? Pięknie to wygląda. Tędy wchodziłeś? Piknik na dachu, Kubuś na urbeksie i po góralsku. I herbatką. No. I teraz wracimy do budyneczku już niemieckiego. Lepszej roboty. Zdecydowanie. Jeden z budynków niemieckich. To była piękna robota. Dobra. Mamy tutaj nawet pozostałości szyb, żeby był fajny prześwit, można tak powiedzieć. Tu znajdowały się drzwi i po prawej i po lewej stronie tu mógł się znajdować na przykład sztab jakiś dowódczy. To taki garnizon szkoleniowy. Ptaszek się wystraszył. Zobaczcie. Pierwsze piętro i drugie. Po drugim śladu nie ma. To już się nieźle to zawaliło. Powiem. Jednak coś jest tak do zwiedzania. Nawet fajnie. Cały strop. Natura. Deszcze, nie deszcze i wszystko poleciało sobie na dół.
To już pewnie Ruscy jakąś pachtę dali na pewno. Następny pomieszczonko. Ale mgry to jeszcze niejedno by przeżyły, jak ich nie wyburzą. Mega robi robotę pozostałość okien. W tym momencie górnych nawet szybka jest. Coś pięknego. Tak samo tu i u góry. Jeszcze u góry. Pięknie. Tutaj mamy, można powiedzieć, w całej okazałości, jak to wyglądało. Nawet fajne płytki są. Tu takie białe. Tutaj tak jakby jakaś ścieżka była. Tutaj też białe. Może jakieś gabinety. Szpitale, garnizony. Ogólnie wszystko tu mieli. Takie małe, senne miasteczko. Publikacja tam była. Chociaż w jednym takim się przejść trzeba. Strop. A tu już widać, że no byle jak to robione. Tutaj też wszystko się posypało. Możliwe, że jakiś ośrodek szkoleniowy był. Ale te okna same robią robotę niezłą. Tu zapewne musiało być na 100% ubikacja. Kafelki. Widać pozostałości kibli. I tak jak byliśmy w garnizonie w Niemczech. Waltaslager. Takie kaczki, jak ja to nazwałem. Płytki. Farba odchodzi nieźle. Klimacik niezły. Te pięterko. Komin się obalił i tu nieźle. Zejdziemy może z tej strony. Niebezpiecznie tu. Futryny są coraz bliżej dachu. Widzicie, nawet tutaj wyrastają drzewa. Natura zabiera swoje. Powiem szczerze, że przespałbym się w takim miejscu. Wyjrzymy tu, jak to fajnie wygląda z góry i ruszamy dalej. Jeszcze tylko zajdziemy na samą górę. Fajne w ogóle te schody są. Takie, tutaj taki kamień, a tutaj taki. Ciekawe rozwiązanie. Możemy wyjrzeć przez okienko. Nieźle, nieźle. Tam jest taki bliźniaczy budynek. Pięknie to wygląda. Skrzynka prądowa. I praktycznie na dachu. Patrzcie. Nieźle. Wiosna przyszła, ptaszki śpiewają, a my na urbeksie. Doszliśmy do takiej potężnej hali. Echo nieźle idzie. Jeszcze fajnie okna widać. Ciekawo, co to była, jakaś stołówka. 98. Potężna hala.
pośrodku jakaś fontanna. Albo taki jakby dom handlowy. Raz, dwa, trzy rury. Nieźle to wygląda. Największa hala, która tu pozostała. Zapewne tam była taka jakby restauracja ala. A tutaj wszystko gotowali. Tu są takie podesty fajne. Akurat na jakieś kociołki. Tu wszystko przyrządzali i wszystko dla wojska szło tam. Pięknie. 38.0V. Tyle pozostało. Tunele. Olu tu. Patrzcie. Jaki zbiornik normalnie. To wygląda jak jakiś zbiornik. Potężny. Lepiej tam nie wpaść. O! Tu część jakby administracyjna kuchni. 220 V gniazdko. Jedno z pomieszczeń możliwe, że magazynowych, żywność. Widać jakby były luksfery w oknach. Tutaj jest jakiś napis. Cieknie jak woda z sufitu. Bima Chinyaya Rye. Rye? Ale napis jest jeszcze po rusku. Tam będzie zapewne tak jakby lotnisko. Lądowisko. Tu będą jakieś napisy. Nie ma. Tam jeszcze napisy są. Po rusku na końcu, po prawej stronie. Wszystko luksferami zrobione. Uszklone. Zapewne tu też taki murek był. I mogły tu być też luksfery. Potężna stówka. Tutaj jak widać wszystko porozbierane. Tam jeszcze jakiś budynek widać. Tu zapewne mogła być jakaś ala kotłownia do kuchni. To tylko takie przypuszczenia, ale jak jest, to nie wiem. Teraz sobie zejdziemy piętro niżej. Stołówki. Już to na samym wstępie. Mamy niezłe widoki. A może tu była jakaś kotłownia? To jakiś tunel? Taki jakiś kanał chyba techniczny. Ale za bardzo nie ma czym wchodzić. Ale obczaić można. Ala, teraz bym nie spadł z tego. Niezły to kanałek. Możliwe, że to prowadzi do tej, tak jak to powiedziałem, kotłowni. Wtedy mogły jakieś rury iść.
Nieźle, nieźle. Akcja druga, tym razem wchodzimy. Ktoś już tu nieźle poukładał. Tu mogli jakiś bojlerek sobie stać, czy coś? Nasz pojedynczyk tam jest cicho. Wow. Udamy, że to będzie sukces. Fajnie. Artefakcik jest. Tutaj na pewno była jakaś łazienka. Zaplecze techniczne. Kotłowni. Nieźle. Na przykład na dole się paliło i u góry tak jakby to było podgrzewane. Też tak mogło być. Tak można powiedzieć na takiej zasadzie jak te stare piece. Co jeszcze u mojej babci nawet jest. Się podkładało, blacha się grzała i się gotowało. Wygląda jakby jakieś zbiorniki. Tylko na co? Co się dzieje? Teraz już musisz wlatywać, no, szybkości. Schowaliśmy się. No co się chało? W jednym z budynków. Widzisz tędy? Jak wojsko. Plecak. Dobra. Wykłada. Daleko, niedaleko. Budynek. Znajdujemy się już na takiej dzielnicy niemieckiej. Ogólnie w 1865 roku. Teraz macie to w sumie praktycznie zobrazowane. Był pożar i strawił ten pożar mnóstwo budynków. I na miejscu tych budynków po prostu tak jakby uprawiali rolę bydło. Coś w tym stylu. Pójdziemy sobie na górę. Zobaczymy teren z góry. Zorientujemy się, gdzie jesteśmy mniej więcej. Jak się uda. Bo w tamtą stronę jest pomnik Lenina. A w tamtą stronę są składy amunicji, rakiet.
wybuchowych. Niezły widoczek na cały plac. Tam mamy lądowisko. To wygląda tak, jakby to była bocznica kolejowa na podwyższeniu. Niezły plac. Pozostałości okiennic. Tu są nawet drzwi. Zobaczcie sobie. Nieźle to wygląda. Wszystko pozabezpieczane. Tutaj mamy pozostałości łazienki. Tu była umywalka. A tutaj się ręce mogli myć. Ale nieźle się to rozwaliło. Sam ten łuk taki, nawet parapet jest w łuku porobiony. Tutaj. Mega. Patrzcie na te drzwi. Z tymi ozdobami. Jakby nie ten gruz ich trzymający. Zapewne można byłoby je zamknąć. W 2016 roku zaczęła się rozbiórka Pstrąża. Zobaczcie. Ruskie. Pomo. No coś tam pisze po rusku. An mu nu ore muczaja zubnaja pasma. Wow. Daty są? Czekaj, posuń się. 1900. 87, 89. 1, 9, 87. 8, 9. Czy 6, 7. 6, 9. Coś takiego. Tutaj także. 45. Tu jest jak mordę strzelił. 45R pisze nawet. N i kopa. Zobacz tutaj po boku. Stąd mam fotkę zrobioną. Ogólnie od 33 aż do 45 była tutaj, można powiedzieć, zmieniana infrastrukturę na potrzeby wojskowe i po prostu wszystko zmieniali, nawet bocznicę kolejową zrobili. Taka z ciekawostek. Po tym jak w 92 armia sowiecka się stąd wycofała, przejęła to, można powiedzieć, armia polska. A później, i na początku chcieli tu osiedlić ogólnie ludność cywilną, ale po roku czasu
Im się to po prostu odwidziało i tak oto właśnie te budynki niszczały. Jak widać, obecny stan tego jest. I w 2016 roku zaczęła się rozbiórka części rosyjskiej tych bloków 8. Ale jak widzimy, część niemiecka jeszcze została. I to sporo. Tutaj już się obalił mur. Pana Joka, aleja Gan. Jakaś aleja Ganlanolika. Dziwnie to przeczytałem, ale tu zapewne jakieś aleje były porobione. Tam była jeszcze jedna aleja, tu druga. I stacjonowało wojsko sobie. W jednym z tych budynków powinno być jeszcze drzwi. Może w tamto. Mamy te drzwi wspomniane. Patrzcie. Tyle lat jeszcze stoją. Można powiedzieć, w ostatnim budynku. Jakie zdobienia. I grube. Bo nie otworzyłby, ale... O, chodzą nawet. Pięknie, ładnie. Fotka na urbaksie musi być. Zajrzymy jeszcze dodatkowo do tego budynku. Idziemy zobaczyć magazyn. I zobaczymy, czy jeszcze Lenin stoi, pomnik. Łazienka. Pomieszczenie. Może szkoleniowe jakieś albo. Mieszkalno-szkoleniowe. Możliwe, że tu tyle żołnierzy było. To i mieszkały sobie tutaj. Same te obicie drzwi nieźle robi. Tak wyjrzeć sobie, popatrzeć sobie na drugi budynek, tam trzeci, czwarty, tam piąty. I tutaj się życie odbywało. O, niezły widok stąd, no. W pewnym okresie, tak jakby po wyburzeniu mostu, armia rosyjska oddzieliła część, można powiedzieć, cywilną od wojskowej i nikt nie wiedział, co się dzieje. Pozostałość fontanny. Tak z kamyczka wszystko porobione. Sobie tryskała tak fajnie woda przy budynkach. No zobaczcie, coś pięknego. No teraz lecimy już na atomówkę i na pomnik. Jesteśmy w miejscu, gdzie na przykład były transportowane głowice jądrowe. Tutaj mieścił się także jeden ze składów. I zapewne tędy były transportowane. Mamy nawet takie wyraźne jakby zatrzymanie tego, żeby dalej nie poleciała ona. I tędy właśnie je transportowali.
Tam dalej znajduje się jeszcze jedno taki tunel, ale myślę, że ten w zupełności nam wystarczy. Tutaj mamy te zbrojenia, które szły po bokach i tu macie takie wloty albo do łączeń, albo do po prostu takich drzwi. Tam zapewne była taka gwiazda. Jakby nie te drzewo, to już by poleciało zapewne. Tu macie właśnie takie skoble na drzwi. Podwójne, góry i po bokach. To się zamykało, wprowadzało się głowice. I w razie wybuchu miało miejsce tak jakby, gdy się to wszystko rozproszyć. Na przykład dotąd dojeżdżało, było rozładowywane. Jakoś chyba transportowane dalej. Tutaj macie taki potężny wjazd ze skutkami. I tak tutaj z tej strony to wygląda. Tutaj także plac do tak jakby albo transportowania tu i dalej, żeby szło, albo po prostu gdzieś na poligon. Tutaj mamy drugą atomówkę. Tutaj też się, tak można powiedzieć, te głowice atomowe turlały. Mamy wartownię. W sumie tu jeszcze nie byłem. Można jeszcze zajrzeć. A tak jakby to było, albo mi się wydaje, krótsze. Możliwe, że takie same, tylko się tak wydaje. Patrzcie, jaka tu infrastruktura tego musiała być. Jakieś takie, tak jakby, bo zbiorniczki, nie wiem jak to nazwać. Tutaj także te zbrojenia całego tego bunkra. Na drugą stronę już nie będziemy szli, ale zajawka niezła jest. Pomnik Lenina postawiony na 40-lecie zwycięstwa II wojny światowej. 1945 1985, 40 lat. Tu już ktoś coś zamalował. No i tutaj mamy takie, chyba to był Lenin. To są takie jakby strzały. Prawdopodobnie jest narysowany Lenin. A już tak trochę zamazany przez rysunki jakieś. I tutaj także taki napis. Budyte. Czy będziecie? Jan? Nie wiem, tu macie właśnie tego Lenina. Praktycznie go nie widać. Tu takie strzały od niego odchodzą. Tutaj chyba też. Tu jakiś jakby, nie wiem, czy żołnierz. Widać, jakby miał jakiś karabin. Tutaj tu się kompletnie nie rozczytam. I tutaj macie właśnie to 1945, 85, 40 lat. Pomnik postawiony na 40. rocznicę po zakończeniu II wojny światowej. Ciekawe, co to znaczy.
ale taka perełka jeszcze stoi. I tutaj będziemy kończyć naszą niezwykłą przygodę z miastem Wilmo. Jeżeli wam się podobało, łapka w górę, dzwoneczek, subskrypcja. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. A rzeka Bóbr sobie płynie po polskiej dolinie.